W tym filmie pokażę, jak ustawić przezroczysty pasek zadań w systemie Windows 10. A więc, aby to zrobić, należy wprowadzić zmianę w rejestrze. Czyli klikamy prawym przyciskiem na Start, klikam Uruchom, tutaj wpisuję RecEdit, klikam OK, uruchamia mi się edytor rejestru, tutaj przechodzę obecny użytkownik, następnie software, następnie Microsoft, następnie Windows, obecna wersja, Explorer, tutaj Advanced i tutaj tworzę, klikam prawym przyciskiem myszy, klikam nowy, wartość 32-bitowa i nazwę wpisuję taskbar acrylic opacity. Oczywiście to wszystko w opisie podam, bo tak może być ciężko z filmu to zczytać. Klikam gdzieś obok, wartość się zapisuje i teraz na to klikam dwa razy. I tą wartość zostawiam na 0, aby pasek zadań był przezroczysty. Klikam OK. Teraz mogę zminimalizować na razie. Teraz muszę przejść do Manager zadań. I tutaj znaleźć eksplorator Windows, kliknąć na nim prawym i dać uruchom ponownie. I teraz jak widać, eksplorator uruchomił się ponownie. I pasek jest całkowicie przezroczysty. Właśnie tu widać pod spodem kawałek mojej tapety i ikonki są tak w powietrzu. Można zmienić jego lokalizację. Jak widać, on jest całkowicie przezroczysty. Aby cofnąć te zmiany, czyli ustawić z powrotem, tak jak mieliśmy przedtem, pasek zadań, należy z powrotem wejść w edytor rejestru, przejść z powrotem do tego klucza i tą wartość, którą dodaliśmy, czyli taskbar acrylic opacity, kliknąć po prostu na nią prawym przyciskiem myszy, i usuń. Pojawi się ostrzeżenie i należy kliknąć tak. Teraz możemy już to zamknąć. Znowu przejść do Manager zadań i znowu należy uruchomić ponownie eksplorator Windows. I teraz pasek zadań wrócił z powrotem taki, jak miałem przedtem. Także w tym filmie to wszystko i dziękuję za uwagę.